Przedstawiamy Państwu raport specjalny o niekonwencjonalnych działaniach w polskiej oświacie. Czy w tradycyjnych szkołach zostanie rozwiązany problem wielozmianowości zajęć? Coraz więcej uczniów w Polsce rezygnuje z tradycyjnej formy nauki szkolnej na rzecz edukacji domowej. Czym jest edukacja domowa i dlaczego coraz więcej osób ją wybiera? Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka. Połączmy się z Emilią Jałbrzykowską, która ze szkół Benedykta w Sulejówku zapozna Państwa z edukacją domową. Aby poznać znajomość tematu edukacji domowej, zapytaliśmy warszawiaków o to, czym według nich jest edukacja domowa oraz jakie są jej wady i zalety. Czy spotkałeś się z terminem edukacji domowej? Tak. Co oznacza ten termin według Ciebie? Że się uczy w domu, a nie w szkole. Na pewno dziecko ma poświęcone więcej czasu niż w dużej klasie w szkole, więc no, rodzic może lepiej dostosować program, ale no, minusem jest właśnie to, że rodzic no, musi też dużo wiedzieć o nauczaniu dzieci, tak? Nie każdy rodzic sobie z tym chyba poradzi. Czy danie rodzicom możliwości uczenia dzieci samodzielnie w domu zamiast przez nauczyciela w szkole uważa Pani za dobre rozwiązanie? Uważam, że to jest rozwiązanie. Czy ono jest dobrym rozwiązaniem, to czas pokaże. Tak naprawdę w moim środowisku znam takie rodziny i widzę ich szczęście, widzę w jaki sposób dzieci w ten sposób wychowywane, edukowane rozwijają się, są szczęśliwe i przede wszystkim bardzo, bardzo mądre. Poziom edukacji potrafi pokazać, a w szkole przy 30 paru dzieciach, tak jak ja chodziłem do szkoły, ta edukacja marnie wyglądała. No. Wyobrażam sobie, że taka osoba też może mieć jakby kolegów i koleżanki jakby poza jakby szkołą i poza nauką. Według nieoficjalnych danych jest ich ponad 14 tysięcy. Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest ich około 11 tysięcy. W naszej szkole obecnie mamy 521 uczniów. Wśród zajęć dodatkowych organizowanych przez Szkołę Benedykta możemy wymienić zajęcia z matematyki, zajęcia z chemii, z języka polskiego, zajęcia artystyczno-plastyczne. Są także prowadzone dodatkowe zajęcia na lekcjach muzealnych. Poziom wiedzy ucznia jest sprawdzany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych rocznych. Proszę powiedzieć naszym widzom, czym jest edukacja domowa? Edukacja domowa, zgodnie z tym, co podaje ustawa o oświacie, jest innym sposobem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dom inaczej funkcjonuje rodzina, zmieniają się na lepsze, zmieniają się relacje rodzinne. To jest tak na poziomie rodzinnym. Jest ta nauka zdecydowanie bardziej wydajna, zdecydowanie bardziej efektywna. Do jakich uczniów zatem jest skierowana oferta edukacji domowej? Oferta edukacji domowej z jednej strony skierowana jest do wszystkich oczywiście, natomiast można byłoby wyróżnić takie grupy, które dominują w edukacji domowej. Z całą pewnością do edukacji domowej trafiają takie dzieci, które z jakichś powodów nie mieszczą się w systemie, czyli takie dzieci, które uczą się, może nawet nie uczą się gorzej, tylko uczą się troszeczkę wolniej i takie dzieci, które uczą się troszeczkę szybciej. I bardzo ciężko jest nauczycielom w dużych klasach pracować wtedy z takimi dziećmi i wiąże się to z tym, że te dzieci wpadają w kłopoty i nie mają też możliwości takiego rozwoju, jakie mieć powinny. Wśród uczniów szkół Benedykta są sportowcy, są aktorzy, są dzieci, które bardzo dużo czasu poświęcają na swoje pasje i nie byłyby w stanie tego robić, uczęszczając normalnie na zajęcia szkolne. To się oczywiście wiąże z tym, że trafiają do różnych środowisk, gdzie kontaktują się z ludźmi, ze swoimi rówieśnikami, z ludźmi starszymi, młodszymi, więc ja myślę, że ta pula doświadczeń społecznych takich dzieci jest tak naprawdę znacznie bardziej bogata niż takich dzieci, które uczęszczają do szkoły. Dziękuję za rozmowę. Coraz więcej pedagogów w edukacji domowej widzi szansę na polepszenie wciąż niedoskonałego systemu oświaty. Wartości takie jak pogłębione relacje rodzinne, wychowywanie dziecka zgodnie z wyznawanymi przez rodziców wartościami, ogólnodostępność, wolność, a także niezależność edukacyjna pozwalają stwierdzić, że zapotrzebowanie na szkoły przyjazne edukacji domowej jest coraz większe. Spod szkół Benedykta, szkoły dającej wybór, Emilia Jałbrzykowska.